Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i dziś przebieramy się, już widzicie po tytule, za Fionę. Dziś będziemy Fioną. Mam nadzieję, że Fioną oczywiście ze Shreka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Oczywiście, jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę. Tutaj macie mojego Instagrama, tutaj macie mojego TikToka i dziękuję moim wspierającym, których lista jakby stale rośnie. Tam cały czas ludzie przybywają, więc bardzo wam dziękuję. Ale nam tu mignął. Ja już bez zbędnego przedłużania będę się zabierać za to. Mamy dość sporo do roboty. I pomyślałam sobie, że jako że w Shreku był osioł i był też on jakby koniem, to możemy sobie wybrać, że nasz koń, osioł, będzie właśnie tym koniem. I postaram się dobrać jakiegoś takiego konia, który będzie dobrze odwzorowywał tego konia ze Shreka, z tej drugiej części bodajże. Jak on tam powiedział, spójrz, ogre, jestem rumakiem w skarbie, coś tam, spójrz, Shrek, głosuję, coś było. I pomyślałam, że zrobimy sobie właśnie coś takiego na zasadzie takiego właśnie naszego osła. I na pewno mam takiego konia, na bank mam takiego konia. Muszę tylko przejrzeć, co my tu mamy. Taki grubcio to nie bardzo, musi być całkowicie siwy. On był całkowicie siwy. To jest koń lipicański, tej generacji starszej, ale wydaje mi się, że to nie jest dobre. To musi być koń, który ładnie chodzi. I wiecie co? Ja chyba wiem, to będzie fryz. To będzie biały fryz, bo on jak idzie, to on tak fajnie podnosi nogi, no nie? Więc to będzie fryz. On tutaj nam się sprawdzi. Tylko musielibyśmy mu zmienić fryzurę. O matko, to będzie ciężkie, ale dobra. Ale śmiesznie, patrzcie, jak robię, żeby biegał, to tak się ścina śmiesznie. Okej. Okay. No nic, dobra. Schodzimy sobie z konia. I teraz tak, ja muszę zdjąć kask. Na pewno zdejmujemy kask. Zdejmujemy też rękawiczki. I to jest wszystko, co możemy na tą chwilę zdjąć. Nasz koń jest na razie tak o... zostawiony sam sobie. Potrzebujemy przede wszystkim, no, zielonej skóry chyba sobie nie zrobię, chociaż nie wiem, może jest jakiś makijaż, który gdzieś tam by to dało się zrobić, ale jest jedna rzecz, której ja mega, mega potrzebuję i to jest długi warkocz, długi, rudy warkocz i nie wiem, gdzie ja go zdobędę, ale wydaje mi się, że może być on w forcie Pinta. I od razu sobie do tego Fortu Pinta pojedziemy, ale dziwnie się zacina. Popijam sobie Mountain Dew, zróbeczka dla wszystkich, którzy teraz aktualnie coś piją bądź jedzą, smacznego. Często mi piszecie właśnie, że oglądając moje filmy coś tam jecie, więc smacznego. I dobra, jedziemy do Fortu Pinta, zobaczymy w pierwszej kolejności, wydaje mi się, że tam powinno być. Aczkolwiek no nie jestem pewna, bo... W złotych liściach też kojarzę, że mogą takie włoski bić. Mi chodzi o taki właśnie mega długi warkocz, rudy. Bo Fiona miała właśnie takie włosy, bo oczywiście będziemy Fioną jakoby zamienioną w Shreka. Takiego wiecie, no taką zieloną. Ale chciałabym, żeby ona też dobrze wyglądała, jak nie zamieniona. Mniej więcej, żeby, no tylko kolor skóry się różni, wiadomo. Fryzjer, dobra. Czy tutaj będzie ten warkocz, który ja chcę, żeby był? Nie ma go. Okej. Makijażysta. Tutaj nie będzie nic takiego, chociaż... No nie, ona nie była tak pomalowana. Dobra, wychodzimy stąd. No to coś czuję, że to będzie... Ej, gdzie jest mój koń? Ach, tam. Coś czuję, że to będzie... No, długa droga. Długa droga na pewno. Ej, w ogóle ładne spodnie, nie? Wiem, że one były kiedyś za darmo chyba. Ładne, naprawdę ładne spodnie, ładne. No dobra, już wiem, już widziałam. Już widziałam. Dobra, widzimy się na miejscu. Jesteśmy u kolejnego fryzjera na szybko. Ciekawe, czy dobrze pamiętam. Jest jeszcze jedno, Valedale fryzjer. Chyba to mamy, co? Czekajcie. To jest krótka, tu są warkocze. Są warkocze. To jest krótki i jest długi. Jest długi, rudy warkocz. Mamy to. Kosztuje dużo. Szkoda, że nie jest taki rudy. No nie, to by było w ogóle... No ale jest. Taki, jaki jest, takiego musimy wziąć, bo chyba...
Nie wiem, czy ten. Czekajcie, sprawdzę tak sobie od tej strony. Nie no, ona miała takie czerwone włosy. Czekajcie, aż sobie zerknę na telefonie, jak to by wyglądało. Fiona. Czekajcie. Nie, no bardziej takie czerwone. No, jednak. Chociaż jakby to było ciemniejsze, to okej, okay, ale ona była bardziej za czerwonymi. Wyposaż teraz. Dobrze, że to tutaj znaleźliśmy. I teraz jeszcze jedną rzecz. Makijażystka. Czy tutaj będzie coś ciekawego, innego? Wydaje mi się, że nie. Czy ona miała pieprzyk? Czy Fiona miała pieprzyk? Nie, Fiona nie miała żadnych pieprzyków. Już myślałam. Więc nie, dobra, zostawimy na razie to, co mamy, bo tutaj chyba nic takiego, no ale tu jest zielone. To nam nie pasuje, to nam nie pasuje, dobra. Na razie jest tak, jak jest. Na razie wyglądamy następująco i wydaje mi się, że to wygląda dobrze na razie. Czyli mamy konia. O, właśnie, fryzjer! Koński fryzjer, to jest to, gdzie musimy jeszcze podjechać. I nie wiem teraz, czy on był gdzieś tutaj. Tak, jest, dobrze, cudownie. Teraz musimy zrobić osła, takiego jakim był, czyli nie był takim najpiękniejszym. Taką miał w miarę długą grzywę, ale też jakoś nie najdłuższą. Czekajcie, ten czy ten? O Jezus, nie wiem teraz. Nie, chyba ta. Dobra, mamy nową grzywę, mamy naszego osła. Pięknie wygląda. I wracamy teraz, żeby zobaczyć, powrót do stajni, żeby zobaczyć, co my mamy w ogóle do ubierania. Czy my możemy się ubrać jakoś na zielono? Ona miała suknię, z tego co tutaj w ogóle w większości ja widzę, zieloną długą suknię. To jest taki chyba rozpoznawalny jej strój. Może coś takiego znajdę. Dzień dobry wszystkim. Jezu, mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa, bo bym była za, gdyby nie. Czekajcie, kamera działa? Działa, dobra. Okej. Okay. To będzie ciekawe doświadczenie, tak pozmieniać sobie postać. Okej. Okay. No i co? Szukamy sukni. Tu mamy jakąś suknię. Jest zielona, ale jest za mało zielona chyba. Nie wiem, może te ze świąt byłyby spoko. Tutaj nic zielonego nie mam. Ewentualnie bluzę. No i tylko ta suknia jest w miarę zielona. Dobra, na razie ją ubiorę, ale nie będę jej jakby brać pod uwagę. Ona nosiła jakiś rajstopy czy coś, czy tego nie widać? Czekajcie, miała jakieś takie botki. Nie miała rajstop. No dobra, ale my nie możemy nie mieć. Musimy jakieś wybrać. Więc już jeżeli mam jakiekolwiek wybierać, no to wiadomo, zielone. Zielone botki też miała. I fajnie właśnie, bo ja mam zielone botki. Na całe szczęście. Nawet mam zielone, ciemne botki. I taka właśnie też fajnie, jakby była suknia. Serio bym się ucieszyła. Rękawiczek żadnych nie było, była korona. Ale chyba my w grze nie mamy korony. Mam jakieś takie elfie uszy. Ale no nie wiem, czy chcę te elfie uszy, one nie bardzo pasują. Mamy koronę jakąś taką. No nie wiem. Ewentualnie to byśmy mogli wziąć, ale to też nie jest to, co bym chciała. Tu mamy jakąś. Nie, to nie, to nie, ale kolor jest dobry. Mamy jakąś taką zieloną suknię. O kurde, dobra, a jakbyśmy zobaczyli ze sklepu, na przykład, czekajcie, zielone ubranie, góra stroju. Może będzie jakaś suknia, może nas uratuje, bo naprawdę ciężko. Myślałam, że będzie więcej, ale wiem, że było więcej sukni. No właśnie, tutaj nie ma. Tutaj jest jedynie coś takiego i ewentualnie to. Chociaż to by pasowało, tylko gdyby nie miało tego. Jezu, ile to kosztuje? A! Czekajcie, w którym lepiej wygląda? W tym, co ma? Czy w tym? Nie, no w tym, bo to ma dłuższe rękawy. Zbankrutuje przez was. Jak mało starkońców. Dobra, nie, to, co mam na głowie, to muszę zdjąć, bo to mi się nie widzi. Tutaj pozamykać. Dobra. Brakuje mi czegoś na tej głowie, wiecie? Głowa, kolory. Wątpię, żebym ja tutaj znalazła coś w stylu korony, bo ona miała właśnie, no, jako księżniczka, wiadomo, ale chyba to, co tam miałam, to, no, mimo wszystko wydaje mi się, że najbardziej będzie odpowiadało. Bo tutaj nic nie ma, nic złotego. A szkoda. Dobra, jeszcze raz wejdźmy sobie tutaj, bo to było to. Szkoda, że to ma różowy kolor. No, ale chyba lepsze to niż nic.
Co my tu jeszcze mamy? Czekajcie, tutaj, 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 tutaj. No nic takiego na tym nie mamy. No to to raczej nie. W ogóle też zieloną tą moglibyśmy mieć skórę, ale... No nie da się chyba zrobić w ogóle tutaj zielonego człowieka. Tu mamy jakąś taką, o... Ona była księżniczką i teraz nie wiem, czy wziąć jej bardziej tą, czy to właśnie, co miała wcześniej. Jezu, gdzie to jest? Zgubiłam to! Jest. Nie, to jest coś innego. Jezu, to jest więcej rzeczy! Poczekajcie, poczekajcie, ja to ściągnę. To też ściągnę, bo to i to miała założone. Więc dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda, co to jest, co to jest, co to jest. O, to prędzej. No takie różowe to może nie, ale chyba... Chociaż nie. Ja pierdziu. Nie no, to już lepiej to. To już bardziej wygląda jak księżniczka. No i co? I teraz musimy ubrać konia jakoś. Naszego konia. On tam chodził nago. Ale my naszego ubierzemy. Na zielono oczywiście. Jak żeby inaczej. Także wszystko będzie zielone. O Boże. Było im zielono. Tu mamy siodełko z zielonym. Oczywiście. To by nawet pasowało, ale tutaj mamy bardziej zielone, ale to jest stare. Dobra, a to? To jest stare, a to? To jest też stare, a to? Też jest stare. Wiecie o co? O, tu jest zielone. Tu jest więcej zielonego? Czy tu jest więcej zielonego? Nie, no to, to, zdecydowanie. Zielony czaprak, of course, bo jak żeby inaczej. Aha, tutaj nie można ubrać tego nowego. Dobra, to staram się ubierać to, co mogę. Zielone owijasy, bo do tego pasują. O, z białym. Czekajcie, już sama nie wiem, które. Te czy te? Te pasują do siodła. Nie no, te. Te, zdecydowanie. Dobra. I oczywiście zielone kokardeczki. Czy ja mam zielone kokardeczki? Mam jakieś takie jasne zielone kokardeczki, a jakieś takie, o, bardziej stonowane. Aha, tu nam się... Czekajcie. Te będą ok chyba. Wezmę je tu. Bo musimy jeszcze wybrać sobie ogłowie. Ogłowie nie mamy. Nie, to nie. To nie będzie pasować. To nie będzie zdecydowanie. Dobra, ogłowie. Musimy wybrać ogłowie. Zielone ogłowie. zielone. Tutaj mamy... Aha, ten koń nie może tego nosić. Tu mam jakieś stare. Czy ja posiadam ten sprzęt? Nie posiadasz tego pewnie. Oczywiście, że tego nie posiadasz. Tu mam jakieś takie królewskie z złotym. To nie, to nam nie pasi. Tutaj jakieś takie starsze, tutaj też. Ale ten jest bardziej chyba taki dopasowany kolorystycznie. Dobra, to bierzemy. Jest nawet tak w miarę ładnie pokazany. Dobra, dobra, dobra. W ogóle strasznie się zacina ten koń. Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale ja mam wrażenie, że przycinają się tutaj animacje. No i dobra. Chyba mamy naszą Fionę. Nie wiem, coś dziwnego się dzieje z tymi postaciami. Dziwnie się chybotają? Mam wrażenie, że tak niestabilnie się... Nie wiem, coś się zmieniło w ich poruszaniu się od ostatniej aktualizacji. Dajcie mi znać, czy tylko ja to widzę, czy wszyscy to widzicie. Bo jeśli tylko ja, to tak trochę słabo. No nie wiem, coś jest dziwnego. Okej, okay, jesteśmy Fiona! Fiona, która jedzie na osiołku... uratować swojego Shreka. Myślę, że moja postać wygląda dobrze. Dajcie znać, co wy myślicie i ile byście mi dali punktów od 0 do 10 w komentarzach. Czekam na waszą punktację. Ja jeszcze wam się tak ładnie pokażę. Spójrz, Shrek, kusuję. Spójrz, Shrek. Kusuję. No, więc tak to wygląda. Tak wygląda nasz osioł i nasza Fiona. Naprawdę podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Jestem zadowolona z obrotu sprawy. Naprawdę. Spoko to wygląda. Kurde, no nie mówcie, że nie. No i dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Już ci mówię, jak. Kirsten Sweet... To... Sweet Son. Sweet Son, przepraszam. Pozdrawiam! Ale uciekam, bo jak ty pokażesz... Cześć, pozdrawiam! Elza, hejo, hejo, Clay Clover, mua, buziaczki dla was. Ja nie mogę wam się teraz pokazywać, bo jestem specjalnie przebrana dzisiaj i nie możecie tego zobaczyć przedpremierowo, więc uciekam z Murland jak najszybciej.
idę tutaj, jeszcze raz wam pokazać, jak wyglądam pięknie. No, tymczasem bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Pamiętajcie o obejrzeniu, komentarzach i subskrypcjach i koniecznie o ocenach. No i co, widzimy się już bardzo niedługo na szlakach Star Stable i pamiętajcie o social mediach jeszcze raz, Instagram i TikTok i dziękuję moim wspierającym, którzy ten filmik zobaczyli szybciej. No, buziaczki, trzymajcie się. Bye!